Hejka kochani, witajcie ponownie na moim kanale. Mówię do was z Gdyni, jeśli widzieliście mojego wczorajszego vloga, to wiecie co się dzieje. Otóż jestem tutaj w Trójmieście, ponieważ organizuję warsztaty kulinarne. Pokazuję jak wykonać przepyszne roślinne, wegańskie, zdrowe, bezglutenowe i no niebiańsko pyszne słodycze. I wczoraj miałam warsztaty, wczoraj tu przyjechałam do Gdyni i dzisiaj miałam drugą turę. I dlatego przed chwilą widzieliście pewne urywki z tego wydarzenia. To wszystko ma miejsce w poradni dietetycznej Mój Dietetyk, a partnerem wydarzenia jest Lidl i właśnie wszystkie produkty były z Lidla. Ogólnie wszystko się udało, wszystko ekstra. Ja uwielbiam organizować warsztaty kulinarne. Jest to naprawdę moja ogromna pasja i sprawia mi to niesamowicie dużo radości. Więc dzisiaj jestem już teraz, że tak powiem, po pracy i idę na spotkanie z Wiolą Urban. Pewnie znacie ją z bloga Okiem Dietetyka. Wiola też ostatnio wydała swoją własną książkę. Książka z przepisami na śniadania. Nazywa się Poranne Inspiracje i pewnie widzieliście gdzieś tam na moich kontach społecznościowych właśnie książkę, ponieważ Wiola mi wysłała ją i naprawdę szczerze jej gratuluję. Naprawdę dobra robota, fantastyczne fotografie i świetne przepisy. Powiem wam, co dzisiaj przygotujemy. Pierwszą rzeczą, którą chciałabym przygotować z wami, są lody. I zaczniemy od lodów. Lody patentowałam w taki sposób, żeby robić bez maszynki do lodów. Zdaję sobie z tego sprawę, że nie każdy ma maszynkę i polega to na tym, że jednocześnie te lody się miesza, takie mieszadło miesza te lody i jednocześnie chłodzi zarazem, więc nie są wyczuwalne te kryształki wody. Na przykład stosujemy się w 100% do przepisu, ale coś tam nie gra. Nie smakuje to tak jak w restauracji, nie smakuje tak jak w kawiarni. I wtedy uratuje nas sól. Wystarczy naprawdę czasem szczypta, żeby totalnie zmienić smak i uwydatnić te wszystkie aromaty. No mówi się o czymś takim jak blisport i to jest stosunek cukru do soli. I jest to udowodnione naukowo, że odpowiedni stosunek właśnie soli i cukru, czyli słodkiego i słonego, powoduje, że słodycze lub ogólnie potrawy są dla nas uzależniające. Są tak dobre, że musimy je zjeść. I teraz postaram się to zblendować, teraz proszę was trochę pokatować tym odgłosem rygiem mojego blendera, ale musicie to znieść, ponieważ to jest teraz ważne, żeby to było w miarę kremowe. Też nie chcę się ubrudzić, mam fartuszek, który już też wczoraj pokazywałam, ale jestem strasznie obciachowy i zawsze go biorę go ze sobą tylko tak profilaktycznie, żeby nie było, że nie używam fartuszka, a on tak sobie leży. Jak gdyby ktoś oponował, że muszę mieć fartuch, bo przecież halo, ale postaram się jednak nie ubrudzić. Można zblendować po prostu owoce i konsystencja jest bardzo podobna jak sorbetu. I tutaj my działamy na podobnej zasadzie, że blendowujemy coś zamrożonego i nie musimy mieć właśnie tej maszynki do lodów. Jeśli chodzi o moje jakieś tam przepisy, moje pomysły, to nic się nie dzieje przez przypadek i nie bez powodu wybieram akurat ten produkt. Jest masło orzechowe. Okay. To będzie ta nasza orzechowa moc. W tych batonikach będą jeszcze kawałki orzeszków. Nie wygląda to tak. Są tu duże kawałki masła orzechowego, mąka ryżowa, syrop, tencja takiego gęstej mani. Ona obecnie już smakuje jak tak. To, co się tam znajduje, to my nie wiemy. I się nigdy nie dowiemy. Więc ja tutaj pokażę, jak zrobić własne bomby rumowe. I doskonale będziemy wiedzieć, jaki jest ich skład. Więc jedynym dla mnie słusznym rozwiązaniem jest kupowanie daktyli, które w opakowaniu czuć, że są miękkie i że są soczyste, że nie są przesuszone już na starcie. Wtedy robimy sobie po prostu też mniej roboty, bo nie musimy ich namaczać. To pachnie jak Snickers. Sprzedawałam swoje ciasta na korytarzu szkolnym. Byłam takim kombinatorem. Tylko miałam zrobić murzynka i właśnie od tego zaczynałam. Reklamacje są uznawane, jak widać jest duża ilość. Ja już tu kończę kulać i zaraz zobaczymy jak wyglądają nasze lody.
więc idę się spotkać z Wiolą, pewnie coś zjemy, pokażę wam ją. Jestem właśnie strasznie przejedzona tymi słodyczami, które dzisiaj zrobiliśmy. Dzisiaj wykonałam zdrowe, kremowe, śmietankowe lody, bomby rumowe lub też bajderki, zwał jak zwał, i takie karmelowo-orzechowe kule a la Snickers. Ogólnie było bardzo, bardzo słodko, bardzo pysznie, no i oczywiście zdrowo. I w sumie nie jestem jakoś super głodna, ale chętnie przejdę się w miejsce, w które zabierze mnie Wiola, ponieważ ona jest stąd, ona mieszka w Trójmieście, więc chętnie coś z nią przetestuję. Aczkolwiek muszę uważać i zdaję sobie z tego sprawę, że nie mogę zbyt bardzo szaleć i eksperymentować z jakimiś wydziwami kulinarnymi, ponieważ no wczoraj tak, miałam warsztat w Gdyni, dzisiaj też, a jutro prosto z Gdyni jadę do Warszawy na bieg wegański i biegnę półmaraton. Więc ogólnie widzicie, jest bardzo, bardzo intensywnie. Też szczerze przyznam, trochę się obawiam tego półmaratonu. Jakby ten dystans jest mi doskonale znany, ponieważ jak wiecie, uprawiam biegi długodystansowe. Sama w tym roku mam zamiar przebiec ultramaraton. Ale po prostu ten weekend jest bardzo szalony, bardzo dużo się dzieje i mam pewne obawy. No nie, dobra, nie będę zapeszać. Pozytywne myśli tylko. Rok temu wylądowałam na podium właśnie biegu wegańskiego, ale wtedy biegłam 10 km. Teraz raczej się nie spodziewam, że wyląduję na podium. Ale dam radę, ale przebiegnę. Dam radę. Hej, hej, hej. No, pozytywne myśli, Karolina, pozytywne myśli. Dobra, lecę, bo nie chcę, żeby Wiola na mnie czekała. Pokażę wam, co będziemy jeść, jeśli będziemy jeść. No, w każdym razie zabieram was ze sobą, więc chodźmy. Witamy Państwa bardzo serdecznie, jesteśmy nad morzem. Tutaj obok mnie Wiola, którą wcześniej wspomniałam. Wiola zabrała mnie do chaosu i zjadłyśmy, ja jadłam zupę z kimchi, a Wiola jadła przesłodkie curry. Nie polecam. Mam nadzieję, że kelnerzy nie oglądają tego. Słodkie. No, bardzo słodkie curry z masłem orzechowym, no i pewnie z toną cukru. Ale było tam tofu, więc propsujemy tofu. A teraz siedzimy sobie nad morzem i troszkę rozmawiamy o życiu, więc to taki mały update. Gdynia jest piękna i niebezpiecznie bardzo mi się tutaj podoba, że aż się boję, czy czasem nie czeka mnie jakaś przeprowadzka, ale nie, spoko, Poznań to nadal jest moje miasto. Przed chwilą mówiła co innego. Musiałam montować. Bo mnie porzucą, cicho Wiola, bo mnie porzucą. Nie, Poznań to moje miasto, ale podoba mi się, mówiłam tobie, że w ciągu najbliższego roku nic się nie zmieni. Rok szybko minie, nie martw się. Więc tak, popatrzcie na morze. Jakie ładne morze. Ooh.
ja poproszę jogurt z mango. Na wafelku? Tak, na wafelku. Pani już nie jest tak mango. Ja byłam. Ja byłam. Często. Jak na dietetyka. Wiola, pokaż swojego loda. Okiem dietetyka. Jakie okiem dietetyka ma smak? Sorbet pomarańczowo-pietruszkowy i truskawkę z bazylią. A kurde, mega. Ale pyszny. A moje to są jogurt z mango, czyli mango ulubiony owoc. Nie oszukasz przeznaczenia. Ja też mam wagę. Tak, Wiola też ma wagę zakupy. Wiola, co tu mamy? Książkę Dominiki Wójciak. Bardzo lubię tę dziewczynę. Polecam. Wiola, no powiedz. To ta pani. Wiola. Okej, okay, było morze, było trochę dobrego jedzenia. Na koniec zrobiłyśmy jeszcze zakupy z Wiolą, już się z nią pożegnałam. Zrobiłyśmy wege zakupy, tak jak widzieliście. Jogurty kokosowe, owoce, tofu i te sprawy. Byłyśmy w Lidlu oczywiście, bo jakby inaczej. Lidl zdecydowanie zdominował moje życie. Wiola to naprawdę złota kobieta i bardzo skromna jak na to wszystko, co robi i naprawdę jestem pod ogromnym wrażeniem tej osoby, więc Wiola, przysyłam buziaki, dziękuję, że spędziłaś ze mną dość spory kawał dnia dzisiejszego. Muszę troszkę się nawodnić, jutro, tak jak mówię, jadę prosto tutaj stąd z Gdyni do Warszawy i biegnę półmaraton. No i jutro z pewnością będziemy się widzieć jeszcze, bo na pewno zrobię dla Was jakąś relację. Naprawdę zazdroszczę każdemu, kto mieszka w Trójmieście, tego dostępu do morza. Posiedziałam trochę tam dzisiaj i to mnie naprawdę tak naładowało pozytywną energią. Morze jest niesamowite, więc zazdroszczę bardzo, bardzo, bardzo mocno. Dobra, jest już naprawdę późno, czas, żebym szła spać. Chciałabym Was prosić o trzymanie kciuków, ale prawda jest taka, że w momencie, gdy Wy zobaczycie ten materiał, gdy zobaczycie ten film, to już będzie po ptakach, bo już będę najprawdopodobniej po półmaratonie. Więc troszeczkę patowa sytuacja, ponieważ Wasze kciuki niestety nie będą dla mnie przydatne. Bardzo, bardzo głęboko w to wierzę, że jutro mnie siła nie opuści. Miesiąc temu biegłam półmaraton w Poznaniu. Do tego biegu w ogóle się nie przygotowywałam, bo do końca nie miałam czasu. Ciągle gdzieś jeździłam i ciężko mi było w ogóle odpowiednio odpoczywać. Więc jutro zobaczymy, jaka jest wytrzymałość mojego organizmu w takich ekstremalnych warunkach. Ja lubię biegać, więc pewnie jak zobaczę wokół siebie ludzi, to po prostu mnie pociągnie i przebiegnę te 21 km bez żadnego problemu. Pewnie właśnie tak będzie. Teraz troszkę świruję, ale to może dlatego, że jestem trochę zmęczona. Dlatego lecę spać, odpoczywać i dobranoc, do zobaczenia niebawem. Buzi!